Papa Nikolaou. Jeszcze do Długosza. Szansa, gol! Jest gol! Bramka dla Rakowa! To się wydarzyło! Teraz tutaj w Kazaniu Gutkowski w końcu. Właściwa reakcja, kapitalna finalizacja, 1-0. I w końcu dłużej, w końcu z bocznej strefy boiska. Sytuacje, które tworzył Raków, to z tamtego miejsca były najgroźniejsze. Domagaliśmy się napastnika Rakowa w świetle bramki. Trafiony w głowę, doskonałe dośrodkowanie. Spójrzmy na dobre ustawienie graczy Rakowa. Przed stoperami, podanie w boczną strefę boiska. No nie wiem, czy dało się lepiej kopnąć piłkę. Kapitalne dośrodkowanie, świetnie wyprowadzony atak Rakowa Częstochowa. Zobaczmy raz jeszcze. Świetnie tam w lukę do Długosza, Papa Nikolaou i teraz Gutkowskis. Ależ on ma piękną chwilę. To jest pierwsza bramka w historii klubu w europejskich pucharach. Na ten moment, na kilka minut przed końcem, wszystko wskazuje. Gol na wagę awansu do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Papszun się cieszy, ale Papszun ale tak spokojnie wie jeszcze, że zostało kilka minut. Dokładnie tak. Pierwsze dośrodkowanie, nie wiem, czy Mateusz się ze mną zgodzisz, mocne, mocno uderzona piłka prosto w napastnika, który był w końcu tam, gdzie być powinien, a miał możliwość.